Dzisiaj mija tydzień od skandalicznej gali Loyal Division. Co tam się wydarzyło? Na gali nie było sędziego. Loyal Division stały wyrzuceni z tego miejsca, w którym miała się odbyć walka. Walka odbyła się... Odbyły się na kalimatach sklejoną taśmą. No, zostały wyrzucone z to miejsca, gdzie miała odbyć się walka, więc musiały gdzie indziej pójść. Innego miejsca szukać. Jeden z uczestników podarł umowę. Właściciel siłowni, oszukany przez Loyal Division, wyjaśnia całą sprawę. Wpadłem i wyrzuciłem was za drzwi. Wymyśliliście historyjkę. Za nami skandaliczna gara Loyal Division, która była sprzedana w pay-per-view. Widzowie zapłacili, aby obejrzeć walki na kalimatach bez udziału sędziego. Federacja po raz kolejny zyskała rozgłos za sprawą ogromnej kontrowersji, tym razem nie zapewniła zawodnikom odpowiednich warunków do walki. Starcia zamiast wykradce odbyły się na kalimatach sklejonych taśmą. Zawodnicy musieli wyjść w swoich spodenkach i zostały rękawice z Dekatronu. Część uczestników zdecydowała się zrezygnować z udziału w tym wydarzeniu. Organizacja oszukała właścicieli sali. Jedynym z zawodarzy Loyal Division jest Thomas Oreinik. Wyjaśnił, że w galę były zainwestowane naprawdę duże pieniądze. Jednak w dniu wydarzenia zostali oni wrzuceni z wynajmowanej sali. Winę za wszystko zrzuca na Marcina Marcyńskiego. Twierdzi, że to zawodnik FEM jest odpowiedzialny za niepowodzenie. Że w rzeczywistości organizacja Loyal Division miała oszukać właściciela Puma Sports Center. Mateusz Seder, czyli właściciel siłowni, wyjaśnił, że nie był świadomy, że w jego lokalu odbędzie się gala freak fightowa. Osoba, z którą podpisał umowę, wyjaśniła, że ma być to jedynie mały turniej bokserski z transmisjonalnym. Właściciel klubu był zapewniony, że tam się odbędą sparingi online. Pod wywiadem Oreinika na kanału Artyfakty zamieści taki komentarz. Dlaczego was wyrzuciłem dzisiaj za drzwi? A naprawdę, bo tak. Gamon 1. Marcin Marczyński nie miał nic z tym wspólnego. Próbowali zorganizować to dziadostwo w moim klubie. Dzisiaj we Wrocławiu Puma Sports Center. Serdecznie zapraszam. Wysłałeś kilka dni temu supa, na którego zdecydowałeś galę. Wielki włodarz. Wymyśliliście historykę, że organizujecie mały turniej bokserski z transmisją online. Podpisaliście umowę na osobę prywatną z przeznaczeniem części klubu na organizację turnieju bokserskiego i na wszystko mam SMS-y, maile i papiery. Przy porannej kawusi dowiedziałem się, że z klubu za chwilę zrobi się studio telewizyjne pod wasze patos wydarzenie. W ciągu pół godziny wpadłem i wyrzuciłem was za drzwi. Kombinatorzy tak, że nie coś tam się działo. Zadziało. Tylko podaliście fałszywe przeznaczenie wynajmowanej powierzchni i umowę i zostaliście wywaleni z hukiem za drzwi, z właścicielem firmy, która odpowiada za transmisję spisałem oświadczenie, które zostało natychmiast opublikowane, wyjaśniające powody do natychmiastowego zerwania umowy, tak jak ci napisałem w prywatnej wiadomości na Instagramie banda krętacy zarabiająca na patorii. Tak napisałem. No i tak Loyal Division stało się krapą. Chodźmy. Możemy cię prosić na chwilę? Możemy cię prosić na sekundę? Czy na sekundę się możemy prosić? Gala się odbędzie, powiedzmy to. Tak jest, odbędzie się, jak możecie zauważyć, tutaj już zawodnicy się przygotowują, no i za chwilę ruszamy. Było dużo komplikacji, ale już jesteśmy. Okej, ile będzie walk, jak to będzie wyglądało? Wszystko zobaczą tutaj widzowie już. Po tym materiale jestem naprawdę ciężko zajechany i już chcę, żeby to się wszystko odbyło. Najcięższe przedsięwzięcie w twoim życiu? No, trochę ciężkie jest. Okej, będzie kontynuacja Loyal Division w przyszłości? Myślę, że tak, ale... Na spokojnie. Pokażmy przed walką, jak wygląda ring, jak wygląda miejsce. Tam siedzą zawodnicy. Zaraz rozpoczyna się walka, także zaraz skończymy nasz materiał. Pierwsza walka będzie Ziomala kontra Masu. Zapraszam was serdecznie do zobaczenia.
No tak to wyglądało. O, te miejsce. Pytanie, gdzie jest sędzia? Żubową zajebał. Ma ta wydaje się dość cienka. Tomek Kolejnik, walka na ślepo. Musiał podjąć tego, bo nie miał kto warczyć na ślepo. Tomek Kolejnik zapowiada pozwy na tej osoby, które źle mówiły o Live Division. Tomek Kolejnik na swoim kanale wydał oświadczenie. Live Division nic swego nie mieli. Musiały zawodnicy wszystko swoje. Pan szofer, Wieniur i inne pozostałe osoby, które źle się wypowiadały na temat naszej organizacji, też poniosą tego konsekwencje. Jak mogliście zauważyć, nasza gala... I Tomek Kolejnik zapowiada, że Lola Division 2 ma się odbyć. Takiej gali w Polsce jeszcze nie było, nigdy tak się nie wydarzyło, że jakaś gala takie warunki miała. Teraz o tym głośno jest. Teraz do następnego newsa. Prime 2, Kosmos, koniec typy, wracamy. Prime SOMA zapowiada powrót, ma być dwójka. Na Live Game zadbaliśmy o jak najlepsze warunki zakwaterowania dla naszych gwiazd. Wynajęliśmy 100 pokoi na najwyższych piętrach z widokiem na Pałac Kultury w pięciogwiazdkowym hotelu Marriott. Mam nadzieję, że takie warunki przypadną naszym zawodnikom do gustu. No to na koniec. Facebook robi krok w tył i kilka funkcji zniknie ze serwisu. Facebook rezygnuje z kilku funkcji, które były dostępne w serwisie społecznościowym. Przestaną one działać jeszcze w tym miesiącu. Użytkownicy Facebooka informują, że zaczęli otrzymywać wiadomość od serwisu społecznościowego, w których ten komunikuje im o wyłączeniu kilku funkcji. Te przestaną działać wraz z ostatnim dniem maja 2022 roku. Facebook rezygnuje z pewnych funkcji. Facebook poinformował użytkowników, że po 31 maja przestanie działać kilka funkcji, które do tej pory były dostępne w serwisie społecznościowym. Dotyczy to przede wszystkim znajomych w pobliżu. To funkcja, która o ile ją aktywowaliśmy, informowała nas o znajomych, którzy znajdują się niedaleko nas. Sami określaliśmy preferowany dystans. Nie była to może szczególnie poprawna możliwość, ale zapewne część osób z niej korzystało. Dostępna była od 2013 roku, więc znika po mniej więcej 8 latach. Poza tym tego samego dnia Facebook wyłącza test alerty pogodowe. Muszę przyznać, że nawet nie wiedziałem o takiej funkcji serwisu społecznościowego, więc tym bardziej nie będę z tego powodu płakał. Poza tym przestaną też działać elementy poboczne, jak chociażby historia lokalizacji, ale to da się pobrać do końca i lipca. Po tym wszystkie dane zostaną usunięte. W ostatnim czasie Facebook zrezygnował też ze swojej platformy do podcastów i zaledwie rok po jej uruchomieniu. Tyle. Napiszcie w komentarzu, jak się wam podoba to, co Facebook wymyślił. Napiszcie w komentarz, co myślicie o Loyal Division, o tym, co się wydarzyło, o tych warunkach.